sztandarowy sztandar gimnazjum nr 4 imienia Zbigniewa Herberta wprowadzić. Za chwilę, ponieważ kończy się kadencja naszego pocztu sztandarowego, za chwilę nastąpi przekazanie sztandaru pocztowi wybranemu spośród uczniów klas drugiej. Przyjmujemy ten sztandar i przyrzekamy, że będziemy godnie strzec imienia naszej szkoły. Po przekazaniu wstąp. My, absolwenci gimnazjum nr 4, uroczyście ślubujemy strzec honoru i dobrego imienia tej szkoły. Ślubujemy umiejętnie wykorzystywać zdobyte wiadomości oraz rozwijać swoje zainteresowania. Ślubujemy. Szanowni goście, drodzy rodzice, nauczyciele oraz gimnazjaliści, którzy od dzisiaj jesteście już absolwentami gimnazjum nr 4. Za wami 3 lata spędzone w murach tej szkoły. Tego czasu nie da się łatwo wykreślić z pamięci. Czy był to owocny okres w waszym życiu? Czas pokaże. Pól stwierdził kiedyś: nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. Drodzy uczniowie, tworzymy z wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w szkole będą teraz procentowane. Myślę, że będziemy mogli być z was dumni, tak jak teraz jesteśmy. Za wami egzaminy gimnazjalne. Ich wyniki świadczą o tym, że dla wielu był to jednocześnie pierwszy ważny życiowy sukces. Wynik egzaminu naszego gimnazjum był znacznie powyżej średniej w mieście, w województwie i w kraju. Teatralną, jeżeli chodzi o wszelkie przeglądy i spektakle teatralne dla młodzieży gimnazjalnej. Zdominowaliśmy zdecydowanie wszystkie gimnazje. I zapraszam na scenę te osoby, które występowały w kabaretach Nie pamiętam i podaj dalej, a są to
Klaudia Cieślik, Daria Dębek, Sławomir Góryn, Szymon Krasowski, Klaudia Leleńska, zapraszam. Inda Mika, Patrycja Ocha, Marta Paś, Dawid Przygodzki, Agata Szydakowska, Joanna Sleba, Daniel Tonga, Agata Kojanowska, Sylwia Jadrowska. Z jednej strony bardzo
godzinę, dwie, opuścimy tę szkołę już nie jako gimnazjaliści, ale jako absolwenci. Zakończymy pewien rozdział w naszym życiu. Bardzo ważny rozdział, bo opuścimy miejsce, do którego przychodziliśmy przez ostatnie 3 lata. Rozstaniemy się ze znajomymi, których spotykaliśmy codziennie.